W razie W dostaniecie bilecik do wojska w ramach taniego mięsa armatniego i z waszych zapasów nici. Czasami taki komentarz widzę jako uwagę, że nie warto robić zapasu żywności, bo w razie czego trafimy do armii. Czy nie warto robić zapasu czegokolwiek? Gotówki, broni, nie warto sobie kupować agregatu prądotwórczego i zapasu paliwa do niego. Nie warto sobie kupować samochodu terenowego, bo ten samochód terenowy trafi do armii. Nie warto kupować motocykla po to, żeby się nim ewakuować, bo w razie czego nie będziesz mógł się ewakuować, bo trafisz do armii. I taki komentarz jest no bez sensu. Z kilku względów. Po pierwsze, wcale nie wiadomo, czy będziemy mieli do czynienia z wojną. Czy zagrożenie, przeciwko któremu, czy przed którym musimy uciekać, czy przed którym musimy reagować, korzystając z zapasu żywności, ma cokolwiek wspólnego z wojną? To może być skażenie chemiczne, może to być jakaś awaria zasilania na dużym obszarze, powodująca, że ludzie panikują i łażą po sklepach z baseballami, okradając się nawzajem. Już nie mówię, że ten sklep wcześniej splądrowali, nie? Może to być skażenie chemiczne, o którym powiedziałem chyba przed chwilą. Może to być jakieś wydarzenie pogodowe, typu powódź, typu tromba powietrzna albo wichura, która zniszczyła całe województwo, nie? I nie ma dostaw do sklepów, bo są drogi poblokowane, przynajmniej kilka dni będzie trwało, albo kilka tygodni w niektórych miejscach będzie trwało odblokowywanie tych dróg. To co, będziemy rowerem jeździć po zakupy? No, jak ktoś ma rower i jest przygotowany do tego, to tak. A czy jego sąsiedzi sobie z tym poradzą? Niekoniecznie, to jego sąsiedzi zaczną panikować. Nie będziemy musieli panikować. Czyli więc po pierwsze, wcale nie ma pewności, że w ogóle ten scenariusz, w którym będziemy korzystać z zapasów, z broni, z agregatu, czy czegokolwiek innego, ma cokolwiek wspólnego z wojną. To po pierwsze. Po drugie, jeśli nawet będzie wojna, wcale nie wiadomo, czy dostaniemy to, ten bilet do wojska. Ja na przykład mam kategorię A i wcale nie jest powiedziane, że trafię na front, ponieważ nie mam kompletnie bladego pojęcia o tym, co powinienem na tym froncie robić. Więc ja najpierw trafię na przeszkolenie. I nie jestem pierwszą osobą, nie jestem w pierwszym rzucie, myślę, że nie jestem nawet w trzecim rzucie osób, które miałyby trafić na front, zostać zmobilizowane. Ponieważ najpierw będzie się mobilizować ludzi, którzy są lepiej ode mnie przygotowani do bycia na froncie. Więc nie wiemy, czy będzie wojna. Jeśli będzie wojna, to wcale niekoniecznie ja muszę na front trafić. Wojna się może skończyć, zanim ja na front trafię. A wreszcie po trzecie, być może będzie wojna i być może ja trafię na ten front. Ale ja nie żyję sobie sam jak palec. Ja mam rodzinę, nie? I no debilizm do kwadratu jest przygotowanie się na trudne czasy w taki sposób, żeby wszystko zależało ode mnie. A że jeśli mnie zabraknie, to żeby rodzina nie była w stanie się wyżywić. Przecież to właśnie o to chodzi. Jednym ze scenariuszy, do których się przygotowujemy, jest to, że ja umrę. Zginę. Ktoś mi da w łeb, okradając mnie na ulicy i będę leżał w śpiączce przez 3 lata. Albo przez 3 miesiące. To co, to rodzina ma wtedy nie mieć co do garaka włożyć? No nie. Więc są przynajmniej 3 powody, dla których nie warto jest patrzeć tymi kategoriami, tylko trzeba robić swoje. Wcale nie musi być wojny. Jeśli będzie wojna, wcale nie musimy trafić na front. A jeśli nawet już trafimy na front, to coś pozostanie naszej rodzinie i to oni będą z tych rzeczy korzystać. O!